dobry Państwu, Martyna Malarczyk. Zapraszam serdecznie na polityczny przegląd tygodnia. A w tym tygodniu co nieco o byłym prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim. Jego nazwisko pojawiło się w kontekście afery lobbującej na rzecz Ukrainy. Chodzi tutaj o nazwisko Paula Manaforta, amerykańskiego lobbysty, który miał płacić czołowym europejskim politykom właśnie za lobbowanie na rzecz Ukrainy w latach 2012-2013, a więc w czasie, kiedy prezydentem Ukrainy był Viktor Janukowycz. Działania te miały na celu zbliżenie Ukrainy do Unii Europejskiej, a właśnie ci czołowi europejscy politycy byli opłacani przez Manaforta. Pieniądze te miały przechodzić najpierw przez konta bankowe w rajach podatkowych. Wiadomo, że jeżeli chodzi o Paula Manaforta, to śledztwo w jego sprawie prowadzą amerykańscy śledczy. Jeszcze nic mu nie zostało udowodnione, jednak są dowody, zeznania między innymi świadków i maile, że był on właśnie zamieszany w lobbowanie na rzecz Ukrainy. O jakich europejskich polityków chodzi? Otóż o premiera Włoch i byłego przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodi, kanclerza Austrii Alfreda Gusenbauera, no i byłego prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego. Wszyscy trzej politycy mieli dostać w sumie 2 miliony euro od Manaforta. Sprawa nie została udowodniona, jednak wszystko wskazuje na to, że coś jest na rzeczy. Co na ten temat mówią sami politycy? Otóż Prodi utrzymuje, że płacono mu jedynie za wykłady w stolicach europejskich, które miały na celu promowanie coraz bliższego związku między Ukrainą a Unią Europejską, natomiast zaprzecza jakiemukolwiek tajemniczemu lobby. Jeżeli chodzi o Gusenbauera, rzeczniczka Prodiego zeznała, że był on koordynatorem całej akcji, a więc trzeba na kogoś winę zwalić. Natomiast sam Gusenbauer powiedział wiedeńskiemu dziennikowi Die Presse, że płaciła mu amerykańska lub angielska firma za te wykłady na rzecz Ukrainy. Zatem do końca sam polityk nie jest pewny, kto mu płacił, ale wie, że nie był to Manafort. Natomiast jeżeli chodzi o samego byłego polskiego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, no to oczywiście, ponieważ nie został on również złapany na gorącym uczynku, to całej sprawie zaprzecza. Powiedział, że w grę nie wchodziły żadne pieniądze, no i nie miał on żadnych ani finansowych, ani politycznych związków z Manafortem. Jaka jest prawda? Zdecydowanie coś jest na rzeczy. Istnieją ku temu dowody, które posiadają śledczy amerykańscy, także sprawa będzie miała na pewno swój dalszy ciąg, o czym będziemy Państwa informować na naszym portalu w polityce24.pl. Za dziś dziękuję. Martyna Malarczyk.